Nagrywasz? Nagrywam, gadaj! A, no to dobra, no to siema mordy i wariaty, mówi Spejson i trochę też Wojtas mówi, ale więcej nagrywa telefonem. Sprawa jest dość poważna, bo dzisiaj rano zaginął nasz ziomek Walu, bo go dla jajec spakowaliśmy do bagażnika, do samochodu mojego starego, z którego to bagażnika po niedługim czasie Walu wziął i wyparował. Nie wiadomo gdzie jest i nie możemy z nim nawiązać zero kontaktu telefonicznego, bo ja całą kartę wygadałem, a Wojtasowi się telefon rozładował. Uwaga, podaję rysopis. Zwrost średni, jak średnie zarobki w Polsce, czyli niski. Włosy tam krótkie, znaczy nie tam, tylko na głowie. Do gaci mu nie zaglądałem. Oczy ma. Co za debil, kolor musisz podać oczów. Nie wiem, piwne czy tam jakieś. O, ja wiem, jakie on ma oczy. Jak wypije kilka browarów, to piwne. A po wódce to już bardziej mętne. Oj, dobra, zresztą nieważne, można zobaczyć na filmiku, jak wygląda. O, i tutaj wmontujemy stary film z Walem. Jezu, nie musisz mówić, że wmontujemy, bo jak ktoś to będzie oglądał, to będzie widział, że wmontowaliśmy. A, no to nie mówię. I to tak wygląda Walu. I tu wmontujemy. Poruszył się. Chyba się budzi, nagrywam. Ech. Co się stało? No jak co, wygrałeś zakład? Wypaliłeś pod rząd 8 paczek papierosów. Proszę, oto twoja nagroda. Zajebiście. Mogę? Pewek z Walu. Dzięki, mordo. A ogień masz? Pewek, że mam, a czym bym zioło przypalał? Zioło masz? Nie no, ogień mam. Na wszelki wypadek, jakbym zioło miał. Nic nie rozumiem. Dobra, jaraj, nie gadaj. Ach, zajebiście. A dlaczego mam złamaną rękę, potłuczony łeb i dlaczego jestem w szpitalu? A bo jak już wypaliłeś te 8 paczek i straciłeś przytomność, to zleciałeś z parapetu nie w tą stronę, co potrzeba. Aha. A co tu robi Kołacina? Ano, bo pod blokiem była zaparkowana jego fura, do której wpadłeś przez szyberdach i tak się szczęśliwie złożyło, że Kołacina był akurat w środku. Zajebiście. A co tu robi Solaris? No bo okazało się, że potajemnie ustawiła się z Kołaciną na randkę, a finał tej randki właśnie odbywał się w samochodzie. Aha. A co tu robi Cieślak? No bo jak się Cieślak dowiedział, że Solaris zdradza go z Kołaciną, to przybiegł na miejsce, ale wtedy się okazało, że tylko Solaris ucierpiała, jak na nich spadłeś, a Kołacinie nic nie jest, a do tego ma bejsbola w bagażniku, no i Cieślak przegrał pojedynek. No to jeszcze raz. Co tu robi Kołacina? No Kołacina jest, bo stawiał opór przy zatrzymaniu. Aha. No to tych policjantów już nie pytam. Ale co tu robi Rudy? A Rudy z kolei tak się podjarał kumulacją nielegalnych zdarzeń, że trafił tu ze stanem przedzawałowym. Palenie papierosów na sali szpitalnej! Już wzywamy personel! O kurczę, to moje? A siostro, na pomoc umałem! O, i Walu to był właśnie ten z papierosem. Jeżeli ktoś go widział, albo przynajmniej wie, gdzie się można go spodziewać, niech pisze w komentarzach i broń Boże nie zgłaszać sprawy na policję. Walu by se tego nie życzył. Tyle na dzisiaj, mordeczki. Nara! Ktoś bywa cały grochów po nocy. Ktoś bywa cały grochów całe dnie.